Jak co dzień siedziałem w biurze i czyściłem skórze swoją 38, zastanawiając się, kiedy zjawi się następny klient. W sumie to lubię fach prywatnego detektywa. Zapach brudnych pieniędzy, towarzystwo pięknych kobiet, szybkie samochody. Owszem, czasami muszę tłumaczyć nieudacznym typkom, że łyżka do opon nie jest odpowiednim narzędziem do masażu moich cząstek. Ale to zdarza się sporadycznie. Nagle drzwi się otworzyły i w świetle korytarzowych jarzeniówek ujrzałem długowłosą piękność. Niejaka Gina Betkis. Powiedziała, że pozuje do zdjęć erotycznych i potrzebuje mojej pomocy. Co mogę dla ciebie zrobić, kotku? Chcę, żeby pan kogoś dla mnie znalazł. Ktoś zniknął? Byłaś na policji? Niezupełnie, panie Lupowicz. Mów mi Kaiser, skarbie. No dobrze, ale o kogo chodzi? O Boga. Boga? Zgadza się, Boga. Stwórcę wszechmogącego, podstawową zasadę, pierwszą przyczynę wszechrzeczy. Chcę, żebyś go dla mnie znalazł. Przyjmowałem już w tym biurze niezłych czubków, ale kiedy mają taką figurę jak ona, trzeba słuchać. A dlaczego? Jeśli mogę zapytać. To już moja sprawa, Kaiser. Ty masz go tylko znaleźć. Przykro mi, kotku. Pomyliłaś mnie z kimś innym. Jeśli nie znam wszystkich faktów. Dobrze, już dobrze. No dobrze, gadaj, kotku. No więc... tak naprawdę nie pozuję do zdjęć erotycznych. Nie. Nie, i... naprawdę nazywam się Claire Rosenzweig. Studiuję w Vassar. Ostatni rok filozofii. W styczniu mam oddać pracę na temat religii zachodnich i wszyscy w grupie napiszą prace teoretyczne. A ja chciałbym wiedzieć naprawdę. Rozumiesz, profesor obiecał, że jeżeli ktoś będzie wiedział na pewno, ma zaliczenie w kieszeni. A jeżeli będę miała same piątki, tatuś kupi mi Mercedesa. Ta historia zaczynała mnie interesować. Typowa rozpuszczona pannica, wysokie IQ oraz ciało, które chętnie obejrzałbym sobie dokładniej. A jak wygląda Bóg? Nigdy go nie widziałam. To skąd wiesz, że istnieje? Właśnie to masz sprawdzić. No to świetnie. Nie wiesz, jak wygląda. Nie wiesz, od czego zacząć, żeby go znaleźć. Nie, właściwie nie, ale podejrzewam, że jest wszędzie. W powietrzu, w tobie, we mnie, w tym krześle. Aha. Była zatem panteistką. Zanotowałem to w pamięci i powiedziałem, że mogę zająć się tą sprawą. Za stówkę dziennie plus wydatki. Na dworze robiło się ciemno. Może Bóg istniał, a może nie. Ale gdzieś w mieście różnym facetom z pewnością zależało, żebym się tego nie dowiedział. Mój pierwszy trop prowadził do rabina Isaaca Weissmana, miejscowego kapłana, który był mi winien przysługę. Odkryłem, kto mu naciera kapelusz wieprzowiną.
Kiedy się tylko odezwał, wiedziałem, że coś jest nie w porządku. Był przerażony jak diabli. Oczywiście, że istnieje. Sam wiesz kto. Ale nie mogę wymówić nawet jego imienia, bo porazi mnie swoim gniewem. Tak między nami mówiąc, nigdy nie mogłem zrozumieć, jak można być aż tak przeczulonym na dźwięk własnego imienia. Widziałeś go kiedyś? Ja? Ty chyba żartujesz. Ja jestem zadowolony, jak mogę zobaczyć swoje własne wnuki. No to skąd wiesz, że istnieje? Skąd? Gdyby tam w górze nic nie było, to czy za 14 dolców kupiłbym taki garnitur? Ty masz, dotknij, czyste gabardyny. Nie masz innych dowodów? Zaraz. Stary Testament. Jak myślisz, w jaki sposób Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu? Uśmiechał się i stepował? Wody Morza Czerwonego nie otworzą się od tak przed pierwszym lepszym frajerem. Do tego potrzebna jest potęga. Jest to taki twardziel? Owszem, straszny twardziel. Można by sądzić, że po tylu sukcesach mógłby być ciut bardziej sympatyczny. A skąd tyle o nim wiesz? Bo jesteśmy narodem wybranym. O nas najbardziej troszczy się spośród wszystkich swoich dzieci. Tak nawiasem mówiąc, będę musiał z nim kiedyś o tym podyskutować. A ile wy mu płacicie za to, że jesteście wybrani? Uj, ty nawet nie pytaj. Więc tak się sprawy mają. Żydzi trzymają się Boga, bo muszą. Typowe wymuszenie. Opiekuje się nimi za pewną cenę. Sądząc to, rabina ciągnął z nich zdrowo. Złapałem taksówkę i pojechałem do Chicago Phila. Fałszerstwa, napady na banki, rozboje. Zatwardziały ateista. To ja, Kaiser. Chodź. Szukam Boga. Wierz mi, Kaiser, nie ma żadnego pana B. To syndykat, głównie sycylijski, ponadnarodowy. Nie ma właściwie szefa. No, chyba że papież. Chciałem się spotkać z tym papieżem. To się da załatwić. Słyszałeś może o Claire Rosenzweig? Nie. A o Ginie Batkis? Tak, niezła. Ciemne włosy, ma czym oddychać. Z Radcliffe. Radcliffe? Nie mówiła, że z Vassar. No to kłamała. Uczy w Radcliffe. Żyła kiedyś z jednym filozofem. Panteistą? Nie, empirykiem, o ile dobrze pamiętam. Wredny gość, całkiem rzucał Hegla. Nie uznawał żadnej metodologii dialektycznej. Tak? Jeden z tych? Właśnie. Grywał na perkusji w tercecie jazzowym. Potem wziął się do pozytywizmu logicznego. Nie udało mu się, więc wrzucił się na pragmatyzm. Ostatnio słyszałem, że zwinął grubszą forsę i wyjechał do Kolumbii na kurs Schopenhauera. Chłopaki chcieliby go znaleźć, albo przynajmniej dostać w ręce jego książki, żeby je sprzedać. Dzięki, Finn. Wierz mi, Kaiser. Tam na górze nikogo nie ma. Tylko pustka. Nie mógłbym wypuścić tylu fałszywych czeków, ani oszukiwać społeczeństwa tak jak to robię, gdybym choć przez sekundę zdał dostrzec sens bytu. Wszechświat jest czysto fenomenologiczny. Nic wiecznego. Wszystko pozbawione znaczenia. Wypiłem piwo Urerka i spróbowałem jakoś to wszystko poukładać, ale nic mi nie wychodziło. Sokrates popełnił samobójstwo, przynajmniej mówił. Chrystusa zamordowali. Nietzsche zwariował. Jeśli naprawdę ktoś tam był, to na pewno nie miał ochoty się ujawnić. A dlaczego Claire Rosenzweig ukłamał mnie z tym Vassar? Czyżby Kartezjusz miał rację? Czyżby świat był natury dualny?
Może to Kant trafił w dziesiątkę, kiedy istnienie Boga postulował na gruncie moralnym. Wieczorem spotkałem się na kolacji z Claire. 10 minut po zapłaceniu rachunku byliśmy już w łóżku. I mówię wam, możecie się wykłaść tą myślą zachodu. Dziewczyna wykonywała numery gimnastyczne godne olimpiady w Tijuana. Claire. A jeśli Kierkegaard miał rację? To znaczy? Nie możesz naprawdę wiedzieć. Możesz tylko wierzyć. To absurd. Nie bądź taka racjonalna. Nikt tu nie jest racjonalny, Kaiser. Po prostu nie wchodź w antologię. Nie znoszę, gdy ktoś przy mnie wchodzi w antologię. Do ciebie. Nadal szukasz Boga? Ta. Istoty wszechmocnej, wielkiego przymierza, stwórcy, pierwszej przyczyny wszechrzeczy? Zgadza się. Przed chwilą przywieźli do kostnicy kogoś, kto świetnie pasuje do tego opisu. Lepiej przyjeżdżaj. Czy możesz nas zostawić? Był martwy, kiedy go przywieźli. Gdzie go znaleźliście? W magazynie przy 42. Są jakieś ślady? To robota egzystencjonalisty. Tego jesteśmy pewni. Skąd wiecie? Chaotyczny sposób działania. Nie miał żadnego planu. Czysty impuls. Zbrodnia w afekcie. Właśnie, Kaiser, a to znaczy, że jesteś podejrzany. Dlaczego ja? Wszyscy dobrze wiemy, co sądzisz o Jaspersie. To nie znaczy, że jestem mordercą. Jeszcze nie, ale mamy cię na oku. To był on bez dwóch zdań. I sądząc po wyglądzie, załatwił go fachowiec. I znowu na ulicy wciągnąłem w płuca powietrze i spróbowałem porządkować myśli. Podjechałem taksówką do New Yorku. Wysiadłem i piechotą dotarłem do włoskiej restauracji Giordina. Tam przy czarnym stoliku siedział jego świętobliwość. Zgadza się. Papież. Siadaj, Kaiser. Może trochę fetucznia? Dzięki, wasza świętobliwość. Ale proszę się mną nie krępować. Nic, nawet sałatki? Jestem po obiedzie. Jak chcesz, ale podają tutaj świetny sos Roquefort. Nie to co w Watykanie, gdzie nie można zjeść nic porządnego. Przejdę do rzeczy, wasza świętobliwość. Szukam Boga. No to trafiłeś do właściwej osoby. Więc on istnieje? Sprytny chłopaczek. Chciałby wiedzieć, czy on istnieje. Oczywiście, że on istnieje, Lupowicz. Ale tylko ja mogę się z nim komunikować. Odzywa się jedynie przeze mnie.
A dlaczego akurat ty, koleś? Bo to ja mam czarną pelerynkę. I to wszystko? Nie lekceważ tego. Co rano wstaję, wkładam czarny habit i nagle robię się grubą rybą. Wszystko siedzi w tym czarnym habicie. Powiedzmy szczerze, gdybym chodził w spodniach i kurtce, nie przymknęliby mnie z powodów religijnych. Czyli to przewał, nie ma żadnego Boga. Nie wiem, ale co to za różnica? Pieniądze są prawdziwe. Nie boisz się, że pralnia nie odda ci na czas twojego czarnego habitu? I staniesz się taki sam jak my wszyscy? Oddaję do ekspresowej. Biorą w jeden dzień. Uznałem, że dla bezpieczeństwa warto jest dorzucić parę centów. Czy słyszałeś może o Claire Rosenzweig? Jasne. Wykłada fizykę na Bryn Mawr. Fizykę pamiętasz? Dzięki. Za co? Za odpowiedź, świętobliwe. Złapałem taksówkę i pognałem do mostu Washingtona. Po drodze wpadłem do biura i sprawdziłem parę drobiazgów. Jadąc do mieszkania Claire, zacząłem układać kawałki łamigłówki. Po raz pierwszy pasowały do siebie. Bóg umarł, była u mnie policja, szukali ciebie. Myślę, że zrobił to jakiś egzystencjonalista. Nie, skarbie. To byłaś ty. Co? Nie żartuj, Kaiser. Ty to zrobiłaś. Ty, maleńka. Nie Gina Patis, ani Claire Rosenzweig, ale doktor Ellen Shepard. Skąd wiesz, jak się nazywam? Profesor fizyki w Bryn Mawr. Najmłodszy z szefów instytutów. Zimą poznałaś muzyka jazzowego. Mocno zainteresowanego filozofią. Był żonaty. Ale to cię nie powstrzymało. Parę nocy na sianie i wydawało ci się, że to miłość. Ale coś się nie kleiło. Bo ktoś stał między wami. Bóg. Widzisz, skarbie. On wierzył. A przynajmniej chciał mieć pewność. Nie, Kaiser, przysięgam. Udawałeś, że studiujesz filozofię. Bo dzięki temu miałeś szansę usunąć pewne przeszkody. Bez trudu pozbyłaś się Sokratesa, ale potem przyszedł Kartezjusz. Więc wykorzystałaś Spinoza, żeby się pozbyć Kartezjusza. A kiedy Kant nie dał rady, jego też musiałeś sprzątnąć. Chyba sam nie wiesz, co mówisz. Leibnica przerobiłaś na sieczkę, ale to ci nie wystarczyło. Wiedziałaś, że jesteś skończona, jeśli ktoś uwierzy Pascalowi. Więc jego także musiałaś się pozbyć. I wtedy właśnie popełniłaś błąd. Zaufałaś Martinowi Baberowi. A on okazał się mięczakiem. Wierzył w Boga. Więc Boga musiałeś zlikwidować sama. Kaiser, oszalałeś. Nie, dziecinko. Udawałaś panteistkę, co dało ci do niego dostęp. O ile istniał. A istniał. Poszedł z tobą na przyjęcie do Shelby'ego. A ty zabiłaś go, kiedy Jason nie patrzył. A kim do diabła są Shelby i Jason? A co za różnica? Życie i tak jest już absurdalne. Kaiser, ale chyba mnie nie wydasz. Oczywiście, że tak, dziecinko. Kiedy zostaje skasowana najwyższa istota, ktoś musi za to beknąć. Kaiser, moglibyśmy wyjechać. Tylko we dwoje. Zamieszkać gdzieś w małym domku. Zapomnieć o filozofii i może zająć się semantyką. Przykro mi, skarbie, ale nic z tego nie będzie. Kaiser.
Jak mogłeś? Umierałam. Ale nim straciła świadomość, zdążyłem jej jeszcze powiedzieć. Manifestacja w sobie. Uniwersum, jako złożone idei przeciwstawiona bytowi wewnątrz lub poza jego prawdziwą istotą. Jest inherentnie konceptualną nicością, czy też nicością w relacji do dowolnej abstrakcyjnej formy istnienia aktualnego, bądź przeszłego. W ciągłości nie podległej prawom fizykalizmu ani ruchu, ani też idei związanej z poza materią lub brakiem obiektywnego bytu i subiektywnej odmienności. Była to dość subtelna koncepcja, ale sądzę, że zrozumiała.